Witamy świeciedaczy. Nazywam się Mariusz Rataj, w jej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Zapraszamy na następny film. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam Dacia Spring w wersji cargo. Wersja cargo oznacza, że mamy Springa w wersji ciężarowej z homologacją N1, czyli małego dostawczaka z pełnym odliczeniem VAT. Jest to informacja bardzo ważna dla przedsiębiorców, którzy właśnie odliczają VAT. Oto Dacia Spring wersja cargo. Trochę się boję podchodzić do Dacia Spring. To jest samochód klasy A, w segmencie A, czyli jeden z najmniejszych produkowanych samochodów. 1,50 m, około 1,50 m wysokości. Maciek specjalnie tak nisko bierze kadry, żeby zobaczyć, jak dominuje nad Dacia Spring, tak? 1,50 m, około 1,50 m wysokości, 3,70 m długości, szerokość też około 1,50 m. Małe auto do celów wyłącznie miejskich. Zaraz pokażemy go bardziej dokładnie. Prezentowany egzemplarz jest z roku produkcji 2023, czyli oczywiście ma nowe logo, nowe barwy, czerń, biel, ładnie się komponuje. Ładnie się komponuje? Pokażmy wnętrze auta. Dacia Spring może nie jest najnowszym tworem Dacii, ale nie ma się tutaj czego czepić. Stylistyka jest jak najbardziej poprawna. Nawiązując do ilości miejsca w środku, ja przy swoich gabarytach, zarówno w zwyż, jak i w szerz, mieszczę się tutaj i w zasadzie niczego mi nie brakuje. Może jeżeli siedziałaby o mnie osoba o podobnych gabarytach, to byśmy się trącali łokciami, ale w domyśle wersja cargo jest tak jakby jednoosobowa, czyli kierowca samochodu dostawczego oraz towar z tyłu. Co do wersji cargo, co do omówienia jej, za chwilę tam przejdziemy. Spójrzcie. Jak najbardziej akceptowalne. Mamy nawet w tej wersji zestaw multimedialny. Tak. Tak. Czyli mamy już Dacię, nowe logo, nowy napis, nowa czcionka. Bardzo fajnie. Tutaj jeszcze mamy system Medianaf Evolution, ale jest on w pełni funkcjonalny, czyli mamy radio, mamy multimedia, mamy telefon, czyli możliwość korzystania z zestawu głośnomówiącego. Mamy również nawigację, ustawienia tej nawigacji oraz ustawienia samego samochodu. Także funkcjonalność dla kierowcy dostawcy jest jak najbardziej zachowana. Może rozmawiać przez telefon, instruować, gdzie jechać, do kogo jechać, może nawet skorzystać z nawigacji. Jest to jak na samochód dostawczy, myślę, ok, i tutaj tak jak wspomniałem, na jak najbardziej akceptowalnym poziomie. Współpasażer dostawcy samochodu dostawczego ma również sporo miejsca, spójrzcie, 1,91 m wzrostu i tutaj nie brakuje mi miejsca na kolana. Tutaj również mogę się wygodnie ułożyć i podróżować z dostawą towaru do odbiorcy. Nie wspomniałem, system multimedialny ma możliwość podłączenia telefonu i dzięki usługom Android Auto albo Apple CarPlay replikować niektóre aplikacje na ten wyświetlacz, chociażby mapy, tak, z których na pewno dostawca samochodu dostawczego na pewno by korzystał. Mamy klimatyzację manualną, mamy tryb eko, sterowanie szybami. Co ciekawe, mamy możliwość w tym aucie wyłączenie kontroli trakcji. Tuż obok przycisk wyłączenia ogranicznika prędkości oraz przycisk do usług multimedialnych. Także całkiem sporo jak na przeznaczenie tego auta. Kolejna zmiana kadru i jeszcze dwie rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Jedna rzecz to jest tutaj, czyli gałka zmiany biegów, przekładnia redukcyjna, mamy jazda do przodu, tryb neutralny oraz bieg wsteczny. Po prostu zmieniamy przekładnię z wciśniętym hamulcem, tak? Wtedy te biegi działają. Jeżeli nie wciśniemy hamulca, nie działają. I druga rzecz, system ECAL, system SOS, różnie to nazywamy, czyli system automatycznego, samoczynnego wezwania pomocy albo jeżeli w sytuacji zagrożenia znajdujemy się, możemy dłużej przycisnąć przycisk, następuje połączenie z numerem 112, możemy porozmawiać z operatorem tego numeru.
Ale istotą wersji ciężarowej homologacji N1 dostawczej są możliwości przewozowe tego auta. Tak to wygląda wizualnie, a w liczbach wygląda to następująco. Mamy ładowność 358 kg. Następnie objętość powierzchni bagażowej jest to 820 decymetrów sześciennych. Wymiary, to pewnie też Was interesuje. Wymiary po podłodze, długość jest to jakieś 115 cm, nawet 117 na upartego. Szerokość między nadkolami. ...93 cm. Oczywiście robimy to w sposób amatorski, domowy. Szerokość otworu załadunkowego 73 cm. To już tak na wcisk, po krawędziach. Na pewno gabarytowe rzeczy typu meble nie zmieszczą się tutaj, ale jeżeli jest to dostawca chociażby jedzenia, no to jest dość miejsca, żeby tutaj zapakować torbę termiczną, tak? Również inne elementy, cokolwiek wożą dostawcy, tutaj myślę bez problemu załadują. Co więcej, nie tylko dostaniemy się do przestrzeni bagażowej przez tylne drzwi, ale również przez boczne drzwi. Spójrz Maćku, pokaż Maćku. Lewe i prawe drzwi tylne możemy otworzyć i również z tej pozycji wkładać i wyjmować towar. Zapewne zauważyliście, mamy naturalnie, sztucznie zaaranżowany bałagan w przestrzeni bagażowej. Widzicie tutaj zestaw ratunkowy, czyli gaśnica, trójkąt, apteczka. Widzicie tutaj kabel do gniazdka domowego. I widzicie tutaj kabel typu drugiego do terminali zewnętrznych do ładowania tego samochodu. Dzięki temu kablowi ładowanie może być od 5 do 8 godzin, w zależności jakim prądem ładujecie. Kabel typu domowego, w zależności czy to gniazdko zwykłe, czy green. Green, tak to się nazywa? Green up, tak, dokładnie. No to tutaj znacznie dłużej, bo od 0 do 100% może być to nawet około 14 godzin. Ale pamiętajcie, samochody elektryczne traktujemy troszeczkę tak jak smartfony. Czyli doładowujemy je w momencie, kiedy potrzebujemy, kiedy ta wartość baterii spada gdzieś w granicach 15-10% naładowania. Również wykorzystanie samochodu elektrycznego też traktujcie bardziej tak jak smartfony, czyli im więcej w samochodzie uruchomicie klimatyzację, radia, replikacje i inne tego typu rzeczy, tam bateria szybciej spada. Samoużytkowanie, jazda samochodem. Też musicie się tego nauczyć. To nie ma tak, że przesiadacie się ze zwykłego samochodu spalinowego na elektryka i jeździcie tak samo. Jeżeli będziecie jeździli samochodem elektrycznym, tak, tym elektrycznym, w sposób jazdy, tak jak jeździcie samochodem spalinowym, gwarantuję Wam, że osiągi deklarowane przez producenta, czyli w granicach mniej więcej 230 w trybie mieszanym, nawet 300, odwrotnie, 230 do nawet 300 w trybie mieszanym, na pewno nie osiągniecie. Koniecznie trzeba się nauczyć jeździć samochodem elektrycznym, to bez dwóch zdań. Wzywa nas telefon, robimy cięcie, wracamy za chwilę. Ładowanie samochodów elektrycznych odbywa się poprzez gniazdo fabrycznie zamontowane. W Daci Springu gniazdo ładowania znajduje się pod logo Daci i już otwieram to gniazdo. Idziemy, otwieramy, jedna klapka, druga klapka, podłączamy kabel, ładujemy samochód. Po podłączeniu do ładowania kabel jest blokowany przez system, także nie będzie można go wyjąć, na przykład idziemy na zakupy, podjeżdża drugi elektryk, kierowca się rozgląda, czy nie ma tutaj właściciela Springa, wyjmuje kabel. Tego nie można zrobić, kabel jest automatycznie blokowany. Będzie go można oczywiście odblokować poprzez centralny zamek umieszczony w pilocie. Zajrzyjmy teraz do komory silnika. Tak, silnika. Ponoć ten silnik gdzieś tutaj jest. Oczywiście nie jest to silnik spalinowy, tylko elektryczny. Jest to chyba najmniejsza część tutaj pod komorą.
Mamy kupę urządzeń elektrycznych, ładowarki, przetwornice. Ten silnik, Maciek opowiadał mi, że jest gdzieś tam daleko pod spodem. Mówi, że jest, może jest, nie wiem. Co mamy? Jakie są możliwości Daci Spring, techniczne możliwości jazdy? 45 koni mechanicznych, to jest moc maksymalna generowana przez silnik. Pojemność akumulatora 26,8 kWh. Daje to możliwości w wersji cargo, prędkość maksymalna 110 km na godzinę. Wersja osobowa rozwija nieco większą prędkość, bo to jest około 131 km na godzinę. Testowaliśmy to, to wiemy z życia, na lubelskich autostradach. Przyspieszenie, pamiętasz, Maćku? W każdym bądź razie będziemy na pewno jednymi z najszybszych na światłach. Silnik elektryczny daje moc, maksymalną moc praktycznie od zera, czyli, ale nie polecam oczywiście, jeździmy bezpiecznie, ekonomicznie, ekologicznie, samochód elektryczny sprzyja takiej jeździe. Niedługo wszyscy będziemy ekologicznie, ekonomiczni, rok 2035 zbliża się wielkimi krokami. Dacia nie podąża za trendami. Jest to jedyny samochód elektryczny w gamie Daci. Mam nadzieję, że dosyć długo tak zostanie. Nie wiem, jakie będą następne modele Daci elektrycznych. Nie pytajcie mnie o to. Internety piszą, Maciek nie śledzi. Do następnego ujęcia. Samochody elektryczne w wersjach cargo, znaczy Spring, w wersjach dostawczych, na pewno jest to dobry pomysł dla małego i średniego biznesu w miastach. Te samochody, Dacia Spring w szczególności, jest to samochód, powiedzmy, typowo miejski, czyli użytkujemy go, jak to u nas na Lubelszczyźnie się mówi, wokół komina. Czyli nie są to dalekie trasy, trasy miejskie albo podmiejskie. Ten mały zawodnik bardzo dobrze się czuje w tych obszarach. Przy trybach mieszanych użytkowania, czyli jeździmy, hamujemy, zjeżdżamy z górki, system odzyskiwania energii działa całkiem sprawnie. W związku z tym te zasięgi będą bliżej 300 niż 200 km. Proszę pamiętać oczywiście, że temperatura zewnętrzna również mocno wpływa na osiągi samochodów elektrycznych. Im chłodniej, tym te osiągi spadają. Pamiętajcie również, że dokonując samochodu elektrycznego możecie skorzystać z dofinansowania w programie Mój Elektryk. Są to dwie kwoty, 18 750 zł oraz 27 000. O którą kwotę możecie wnioskować, dowiecie się u nas już indywidualnie albo na stronach programu Mój Elektryk. Pomagamy z tym programem, wskazujemy, gdzie są kruczki. Nie załatwiamy tego, chyba że jest to leasing nasz, wtedy rzeczywiście procedurę w większości załatwiamy my jako przedstawiciele leasingu. Warto skorzystać, są to niemałe pieniądze, w szczególności, że samochody elektryczne też nie są tanie w zakupie. Myślę, że większość najważniejszych tematów związanych z Dacią Spring wersji cargo poruszyliśmy. To, o czym nie powiedzieliśmy, zapomnieliśmy albo świadomie to zrobiliśmy, wybaczcie. W tym miejscu nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z Wami, podziękować za oglądanie naszych filmów, za pozytywne komentarze, za lajki. Cóż, życzę dużo zdrowia i do zobaczenia w następnych odcinkach.